Siemka, z tej strony Dzieci Wojny i dzisiaj chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie przyszłość naszego kanału. Zanim jednak przejdę do rzeczy, chciałbym was prosić o oglądanie tego filmu do końca, aby nie pozostały po nim żadne niedomówienia. Z góry dzięki, a teraz przejdźmy do sedna dzisiejszego filmiku. Zaczął powoli ostatnio docierać do nas fakt, że MLG umiera. Nie wiem, z czego to wynika, być może nastąpił jakiś przesyt, a widownia jako ogół oczekuje po prostu czegoś innego. Jako dowód mogę podać przykład Materialissimo i Unshed Reality. Ich wyświetlenia i subskrypcje na miesiąc drastycznie spadają. Podobną tendencję zauważyli też wcześniej tacy youtuberzy jak Pyrosynik, NFKRZ czy Memulus, którzy całkowicie zmienili content oraz zerwali z MLG i wyszło im to na dobre. Ponadto nie jest to i tak typ contentu, który pomógłby nam w sposób znaczący wypłynąć na polskim YouTubie. Naszym zdaniem nadszedł więc czas na zmiany, które umożliwią nam rozwój, a także wprowadzą nieco świeżości na naszym kanale. Co to w takim razie oznacza? W skrócie, że zamierzamy wprowadzić nowy content, a mianowicie bardzo oryginalne i śmieszne gameplaye. Nie patrzcie na to, nie wiem co to jest. No może nie tak oryginalne na zagranicznym YouTubie, ale na polskim na pewno tak. Będą pojawiały się także równie oryginalne komentary i videosy. Proszę ponownie nie zwracać uwagi na te filmy, nie wiem skąd się wzięły. Dodatkowo też czasem chcielibyśmy zrobić filmik, w którym poruszymy jakiś ważny temat i przekażemy coś od ciebie, bo tego nam brakuje. Pewnie u niektórych z was rodzą się teraz w głowach pytania. Czy Dzieci Wojny zgłupiały do reszty? Czy zaczynają robić poważny content? Otóż nie, ponieważ każde wideo, które będzie się pojawiało na naszym kanale o nieważnej jakiej tematyce, będzie zrobione w sposób humorystyczny, tak jak do tej pory. Co w takim razie ze starym contentem? Wciąż będą pojawiały się kompilacje, trailery, a także MLG, prawdopodobnie tak często jak teraz. W tym temacie nie powinno się nic zmienić, ponieważ to właśnie montaż parodii daje nam największą satysfakcję, mimo że niekoniecznie jest najbardziej doceniany. Po prostu wprowadzimy też nowe rzeczy i nie chcemy, żebyście byli z tego powodu zaskoczeni. Nie wiemy jeszcze, kiedy zrobimy pierwszego reaction videosa, ale pierwszego śmiesznego gameplaya możecie się spodziewać już w następny weekend. Dlaczego akurat taki content? Ponieważ są to rodzaje filmików, w których możemy wykorzystać nasz skill w montażu, przez co jesteśmy to w stanie jeszcze bardziej rozwinąć. Tak jak już wspominałem wcześniej, pierwszy śmieszny gameplay pojawi się już w następny weekend, prawdopodobnie w sobotę. Będzie to taka hybryda typowego Funny Moments i MLG. Uważam, że całkiem fajnie nam to wyszło, ale ostateczną ocenę pozostawimy wam. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o planowanym przez nas nowym kontencie i czy zgadzacie się z innymi tematami, które poruszyłem w tym filmie. Napiszcie także, co sądzicie o naszym nowym intrze, bo jeżeli coś jest nie tak, to wciąż możemy to dopracować. Dzięki jeszcze raz i widzimy się za tydzień. Narka.